Dzień dobry wieczór Państwu. W końcu nie wiadomo, kiedy to Państwo obejrzą. Witam w kolejnym odcinku, już chyba 9, ćwiczeń dykcyjnych i teatralnych w ogóle. Na początek oczywiście zawiaski. No może to jest nudne, ale potrzebne. Więc masujemy, masujemy, masu, masu, aż nam się zrobi cieplutko w miejscu, gdzie wpadają nam palce, kiedy opuszczamy szczękę. No i robicie to oczywiście Państwo tak długo, aż się to ciepełko pojawi. No mnie się pojawiło, bo ja to robię bardzo szybko, na skróty i dokładnie. Ok, zawiaski rozmasowane, więc teraz pora na następne ćwiczenie, które nazywam ciupy. Robimy ciup, zamykamy usta, zęby zwieramy i teraz ruszamy tylko tym ciupem. O, i tylko ruszamy tym ciupem. No, troszeczkę jeszcze, jeszcze troszeczkę. Ok, kiedy mamy już rozruszane i trochę usta i policzki, możemy poruszać sobie szczęką. Czyli wysuwamy szczękę i chodzę ją chowamy. Nie wzięłam sobie chusteczki. No dobra, poradzimy sobie. Niestety człowiek się przy tym trochę ślini. Ok, jedziemy dalej. No to teraz proponuję Wam koncert min. Już kiedyś robiliśmy, ale wracamy do ćwiczeń, bo ćwiczenia są po to, żeby ćwiczyć. Więc. Staram się rozruszać wszystko, wszystko, co tylko możliwe mamy w twarzy. Ok, dobra. Aż mnie nos zaspędził. No to super, teraz przypomnimy sobie samogłoski, ale dzisiaj dla odmiany będziemy robić je staccato. Co to znaczy? No to tak z włoskiego, takie młoteczki, staccato, że tak uderza. Bo legato, czyli przeciwnie, jest takie rozlewne i wyglądałoby to tak. Robiliśmy to już. A dzisiaj zrobimy sobie staccato, czyli a, 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 a. Róbcie to oczywiście razem ze mną. E, 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 e. Teraz y, 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 y. Możemy użyć przepony do tego y, 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 y. No i najbardziej uśmiechnięte. Trochę nam jakieś ptaki i małpy wychodzą. Super. O, o, o. O, o, o. O, o, o. U, u, u. U, u, u. U, 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 u. No dokładnie, jakaś małpka. Super, no to już czujemy chyba, że wszystko nam się ładnie rozgrzało. To teraz, skoro przerobiliśmy sobie samogłoski, przypomnieliśmy sobie, jak się je mówi, czyli szerokie, duże A, szerokie, duże E, jeszcze, no może troszeczkę węższe, ale nadal szerokie Y, uśmiechnięte I, O i U, to możemy zrobić sobie takie ćwiczenie. Pta! Musicie to powtórzyć po mnie, to nie jest łatwe, bo tam trzeba powiedzieć dwie bezdźwięczne głoski. Jakbyśmy chcieli coś wystrzelić. Pta! I teraz odwrotnie. Tpa! 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 Ok, no i teraz trzeba to jakby przejechać przez te wszystkie samogłoski, które robiliśmy. Więc następną jest E. Pte! Tpe! Pty! Tpy! Po, tu,
I jeszcze na końcu dodamy sobie nosówki. Nosówki będziemy wymawiać tak, że wtedy, kiedy jest on, to w zasadzie nasze usta zostają na ustawieniu o. Tylko koniuszek dźwięku wkładamy do nosa. Pton. Jakbyśmy chcieli zadzwonić takim dzwonem. Pton. I żeby nie wyszło pto. Ma nie być słychać u na końcu. Tylko tak. Pton. Ok. I odwrotnie. I teraz E, które w układzie ust zostaje na E. Żeby też nie było znowu pteł, tpeł, tylko ptę, tpę. Fajnie brzmi, co? Jak takie dzwony zygmuntowskie. Super, no to teraz jeszcze zrobimy sobie maszynę. Maszynę, która mówi tch i sz, róbcie to ze mną. Tch, 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 tch. Chyba coś wyprodukowała, ale dokładnie nie wiem co. Fajnie, mamy za sobą maszynę, więc teraz już możemy przystąpić do mówienia jakiegoś fajnego wierszyka. Dzisiaj to będzie wierszyk o gruszce, stąd może to sz. Ja będę mówiła, a Wy po mnie powtarzajcie. Kroczy drogą gruszka z brodą. Gruszka z brodą w spodniach w kratę i w dodatku pod krawatem. Coraz prędzej w dal drauje. Kroczy, truchta, biegnie, pruje. Gna po bruzdach, aż drży dróżka. Nie do wiary, co za gruszka? Dokąd ona pruje tak, że aż jej furkocze frak i pękają z hukiem szelki? Gna na brydża do Brukselki. Jeżeli oglądają nas dzieci, to musicie zapytać rodziców, co to znaczy drauje, co to jest frak i co to jest brydż. Spytajcie. No to na razie. Dziękuję. Pa, pa.